28 lat temu poznałem niezwykłą osobę, która czym bardziej ją poznawałem i zgłębiałem, tym bardziej zachwycała mnie swoją osobowością, swoim charakterem, swoimi niezwykłymi możliwościami. Mowa oczywiście o świętej Teresie od Jezusa, która zachwyca mnie tym, że jest człowiekiem niesprzecznych skrajności. Te skrajności sprawiają, że rzeczywiście można zobaczyć poprzez tak niezwykłego człowieka, który żył 500 lat temu, jak umiejętnie można łączyć to, co się wydaje nam nie do połączenia, bo ta święta Zawila z jednej strony była człowiekiem kontemplacji, ale z drugiej strony człowiekiem wielkiego działania. W kolejności oddana całkowicie Bogu, ale jednocześnie zwrócona w kierunku drugiego człowieka. Zamknięta w klauzurze, ale podróżująca po całej Hiszpanii, zakładająca klasztory. No i też pomimo nawet nieprzygotowania teologicznego starała się zaangażować jak najbardziej w przekazywanie tego wszystkiego, czego doświadczała od Boga. To jest święta Teresa. By jakoś przybliżyć jej postać, by przybliżyć to wszystko, co udało się jej w życiu przeżyć i przekazać, siostra Lidia, misjonarka, karmelitanka misjonarka wraz z ekipą znawców i specjalistów świętej Teresy od Jezusa przygotowała dla Was szczególny kurs związany z Księgą Życia Teresy z Awila. Zapraszam Was bardzo serdecznie i polecam to niezwykłe wydarzenie, które będzie miało miejsce na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie, począwszy od 28 lutego 2018 roku. Polecam i daję solidną okejkę.